Szanowni Państwo, serdecznie witam na jubileuszu z okazji 5. rocznicy zespołu Przewornianie. Serdecznie witam zaproszonych gości, panią Annę Chorodyską, starostę powiatu szczelińskiego. Panią Dorotę Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Szczelin. Pana Kazimierza Nachajło, sekretarza miasta i gminy Szczelin. Pana Marcina Grajdek, dyrektora Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Przewornie. Pana Wojciecha Cerkowniaka, redaktora naczelnego Słowa Regionu. Pana Kamila Kamińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Przeworno. Jerzego Pasonia, kierownika RPPH Przeworno. Ryszarda Musiała, szefa firmy Rampo. Andrzeja Niedojada, szefa firmy Drewnix. Panią Marlenę Świderską, panią dyrektor GOKU. Szanowni, bardzo serdecznie witam również wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Z okazji jubileuszu 5-lecia chciałbym tutaj przede wszystkim podziękować osobie, która jest inicjatorką i założycielką tego zespołu. Jak Państwo wiecie, jest to pani Helena Zarzycka. Jest dzisiaj nieobecna z nami, ale jest. Pani Heleno, witamy serdecznie. Pani Heleno, chciałbym od siebie podziękować za wkład i serce, za wkład pracy, jaki pani przekazała, czy próbowała włożyć w tą pracą w ten zespół, żeby ten zespół istniał i zaistniał. A dla zespołu chciałbym wręczyć, proszę mi dać, proszę, mały upominek, plakieta pamiątkowa dla zespołu Przewornianie za 5-lecie działalności. W podziękowaniu za promowanie gminy Przeworno, krzewienie kultury folklorystycznej oraz pielęgnowanie tradycji ludowych, wasze wystąpienia w piękny sposób podkreślają najcenniejsze wartości naszego regionu, zacieśniają więzi lokalne i pozwalają zapomnieć o jakichkolwiek problemach dnia codziennego. Dziękuję za każdy występ, zaangażowanie oraz poświęcony czas. Na dalsze lata działalności życzę niegasnącej pasji twórczej, nieustannego rozwoju oraz pomyślności współpracy z władzami samorządowymi gminy Przewornie. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam, jeżeli ktoś by chciał zabrać głos i złożyć gratulacje i podziękowania naszemu zespołowi, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Kłaniam się nisko całemu zespołowi. Przepięknie Państwo wyglądacie. Rozświetlacie tą scenę dzisiaj przez tą wstrętą pogodę, no ale myślę, że zaraz przegonicie swoim śpiewem chmury. Serdeczne życzenia dla Państwa, pozdrowienia również od radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wojciecha Bochnaka. Czego Wam życzyć? Chyba tego, żeby głos nigdy nie zawodził, żebyście w zdrowiu, urodzie, bo jesteście przeurocze państwo, bo panowie również są, tak zaglądam z tyłu, żebyście uświetniali państwo każdą imprezę. Wszystkiego dobrego wam życzę. No i gratulacje, udało się wytrwać 5 lat, następne lata przed wami. Wszystkiego dobrego.
Jeszcze są dodatkowe upominki, już sekundeczkę. To jest jeszcze od radnego sejmiku dolnośląskiego. Proszę bardzo, serdeczne gratulacje. Dobrze, oczywiście jeszcze tylko dopowiem, że pozostałe zespoły równie występujące z sejmiku województwa dolnośląskiego, reprezentowanego przez pana Bochnaka, a tutaj pana Ludwika Chrycaka i panią, pani starosta już, tu jest pani starosta. Także każdy z zespołów otrzyma podobny upominek, to później będziemy wręczać. A teraz zapraszamy panią burmistrz i sekretarza gminy Strzelin. Strzelin, nie Przeworno. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie panu wójtowi oraz wspaniałym jubilatom zespołowi Przewornianie z gminy Przeworno. Ale na początek, zanim przystąpię do gratulacji i życzeń, chciałabym pogratulować Państwu tych pięknych wieńców. Ja je zawsze miałam okazję podziwiać w internecie bądź w lokalnej gazecie. Dzisiaj mam okazję zobaczyć na żywo efekty Waszej pracy. Są naprawdę bardzo imponujące, są piękne, ale co Wam zazdroszczę, że ich jest tak dużo. Macie kilkanaście sołectw w gminie Przeworno i praktycznie wszystkie, większość, znacząca większość przygotowała czy uplotła te wieńce. Każdy jest piękny. Współczuję komisji konkursowej, która musi wybrać najpiękniejszy wieniec, bo ja bym miała z tym olbrzymi problem. Gratuluję i jeszcze przy okazji również składam podziękowania wszystkim rolnikom z gminy Przeworno. A teraz przystępujemy do składania gratulacji i życzeń naszym dzisiejszym bohaterom. Zespół Ludowy Przewornianie. Z okazji jubileuszu pięciolecia zespołu Przewornianie składam wszystkim członkiniom i członkom najlepsze gratulacje i życzenia. Bardzo dziękuję Wam za to, że wytrwale promujecie lokalny folklor i naszą ziemię strzelińską, nie tylko w powiecie strzelińskim, ale również w całym regionie dolnośląskim. Pięcioletnia, bardzo aktywna działalność zespołu najlepiej pokazuje, że jesteście bardzo potrzebni w naszej lokalnej społeczności. Cieszę się, że Wasze początki, czyli wspólne śpiewanie w lokalnym klubie seniora, zaowocowały powstaniem zespołu, który prezentuje nie tylko bardzo dobry poziom artystyczny, ale też doskonale integruje mieszkańców. To wszystko przyczynia się do krzewienia kultury i władze Waszej gminy mogą być z Was bardzo dumne, z Waszych osiągnięć zespołu Przewornian. Swoimi występami uświetniacie wiele lokalnych oraz ponadlokalnych wydarzeń, takich jak m.in. dożynki, pikniki i spotkania opłatkowe. Na szczególne docenienie zasługują również sukcesy Waszego zespołu odnoszone w różnych przeglądach i konkursach. Serdecznie gratuluję Wam udanej, prestiżowej współpracy z Radiem Wrocław. Sama Wam z Was słyszałam w Radiu Wrocław i bardzo się cieszyłam, że po sąsiedzku jest taki cudowny zespół. Związany ze znanym programem pod nazwą Lista Ludowych Przebojów Radia Wrocław. Dzięki tej inicjatywie o Waszym zespole usłyszał cały Dolny Śląsk. Życzę Wam dalszego rozwijania tej pięknej pasji, sukcesów artystycznych, kolejnych okrągłych jubileuszy oraz czerpania satysfakcji z działalności kulturalnej. Niech Wasz zespół przynosi dumę gminie Przeworno i powiatowi strzelińskiemu. Życzę wszystkim członkom, członkiniom dużo zdrowia. Niech Was nie dotyka kolejny lockdown. Trenujcie, ćwiczcie, spotykajcie się, cieszcie się ze swojej obecności i siebie nawzajem. Wszystkiego najlepszego. Mamy drobny upominek. Również proszę sobie coś wybrać w sklepie Media Expert. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Pani burmistrz Dorocie Pawnuk, panu sekretarzowi gminy Strzelin Kazimierzowi Nachajło. Pani jeszcze gratuluję wszystkim wytrwałości za pracę artystyczną i krzewienie kultury ludowej na terenie naszej gminy, na terenie naszego powiatu czy województwa dolnośląskiego. A teraz zapraszamy panią Marlenę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie. Dzień
dobry, witam serdecznie. Ja w imieniu swoim oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury chciałabym przekazać gratulacje dla zespołu Przewornianie z okazji ich 5-lecia. Życzymy wielu kolejnych sukcesów artystycznych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę teraz pana przewodniczącego Rady Gminy Kamila Kamińskiego wraz z przedstawicielami Rady Gminy o zabranie głosu. Jak widzę, i wręczenie też upominku. Zapraszamy pana przewodniczącego. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja tutaj w imieniu Rady Gminy Przeworno, przede wszystkim sołtysów, mieszkańców, wszystkich nas tu zgromadzonych, chciałbym w dniu waszego 5-lecia składać serdeczne gratulacje. Życzymy wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze, radosnych, pogodnych dni, pełnych szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Wiele z pań mnie zna już od takiego małego dzieciaka, więc tym bardziej bardzo jest mi miło wam pogratulować i życzę wam wszystkim, żeby ta płyta, którą wydacie kiedyś, na pewno przynajmniej była złota. Wszystkiego najlepszego. Panie kochane. Już jeszcze chwilę gratulacji. Panowie wręczają i pani przedstawicieli samorządu gminy Przeworno. Proszę państwa, i pogoda zaczyna się poprawiać. Mamy dobre informacje, że będzie jeszcze słońce dzisiaj. Także dla wytrwałych będzie słońce. A teraz zapraszamy, jak poznaje zespół, Złotogłosy. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło tutaj gościć. Szczególnie w tym uroczystym dniu, jakie jest święto plonów oraz z okazji jubileuszu zespołu Przewornianie. Pozwolą państwo, przeczytam ten list gratulacyjny. List gratulacyjny z okazji 5-lecia działalności zespołu Przewornianie. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i sukcesów. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Pragniemy przekazać słowa uznania kierownictwu oraz wszystkim członkom zespołu. Życzymy wielu powodów do radości, satysfakcji i sukcesów artystycznych w dalszej działalności. Dużo zdrowia oraz wszystkiego dobrego na przyszłość. Zespół Złotogłosy z gminy Kondratowice, a moje szczególne dla ciebie, Gieniu. Dziękuję bardzo. O właśnie, całusy to ja zbieram. O nie, pani Gienia też. Drodzy państwo, żeby skrócić ten czas oczekiwania, zaprosiłbym już przedstawicieli w tym momencie zespołu Tacy Sami. Zaprzyjaźniony również nasz zespół. Witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na taką wspaniałą uroczystość 5-lecia zespołu i też pozwolę sobie przeczytać. Kochani Przewornianie, jesteśmy dzisiaj z wami, jubilaci nasi mili. Przyjmijcie szczere życzenia, szczęścia, zdrowia, powodzenia. Żyjcie kochani 100 lat, idźcie z piosenką przez świat. Niech płyną koncertów echa, a publiczność niech na was zawsze czeka. Scenicznych sukcesów, radości, pełnych uśmiechów. Niech nadchodzący każdy dzień usuwa wam wszystkie troski w cień, łącznie z tą pandemią. Zespół folkowy Tacy Sami wam składa życzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Jeszcze tutaj. Chwileczkę czekamy. Bo to są bardzo miłe, ciepłe. Tak, proszę państwa, w międzyczasie gratulowań chciałbym powiedzieć, że Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci właśnie tam na animację pod zielonym namiotem koło tej skoczni, także tam zapraszamy. Natomiast jeszcze chciałem też poinformować, że po prawej mojej stronie tutaj, w tym zielonym namiocie, jeżeli ktoś jeszcze nie dokonał spisu, tam pani bardzo chętnie pomoże i dokonamy tutaj tego na miejscu. Także te dwie rzeczy bardzo istotne. I już zapraszamy zespół Śleżanki.
z okazji święta waszego życzymy wszystkiego najlepszego. Niech radość w sercach waszych gości i nigdy nie zabraknie miłości. Niech wszystkie problemy odejdą w cień, niech zawsze będzie uśmiech na waszych twarzach. Niech problemy was omijają, bo to się wam należy. Dziękujemy bardzo. Już tutaj również gratulacje chce złożyć dyrektor banku w Strzelinie, pan Marcin Grajdek. Ale zanim to nastąpi, jeszcze chwilę poczekamy, bo tam całusy, gratulacje, ściskania. Dobrze, i już prosimy pana dyrektora o zabranie głosu. W imieniu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie chciałbym życzyć przede wszystkim wspaniałych tych jubileuszy, samych platynowych płyt, no i tych, no jak to mówią, super szlagierów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, i oczywiście również gratulacje chcieli złożyć przedstawiciele zespołu Kalina. Oddaję głos. Z Kamiennika oczywiście. Tak jak tutaj prowadzący nas zapowiedział, przyjechaliśmy z bardzo daleka, bo aż z zamiedzy sąsiedniej gminy, z Kamiennika. W imieniu swoim, inne województwo, tak. Ale w imieniu swoim, jak i całego zespołu, z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy wam samych dalszych sukcesów, kolejnych rocznic, długiego, radosnego śpiewania, samych uśmiechów, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo od tego też bardzo dużo zależy. Tutaj pani Basia wam złoży taki od nas skromny, symboliczny upominek. I dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. I już, proszę państwa, kolejne osoby, które chciały złożyć gratulacje, to zespół Starczowianie. Witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za to bardzo miłe zaproszenie. I proszę przyjąć od nas serdeczne gratulacje. Pracowitość, motywacja, to wszystko wpływa na wasz sukces. Jesteście tego doskonałym przykładem. Niech dźwięki waszych piosenek uszczęśliwią i rozweselą wszystkich, którzy będą ich słuchać. Szczere gratulacje z okazji piątej rocznicy powstania zespołu Przewornianie. Życzy sobie zespół Starczowianie. Od razu byśmy prosili, żebyście państwo zostali, dlatego że może tu zaproszę panią starostę, pana Ludwika Krycaka, naszego sołtysa i radnego, i poprosilibyśmy po jednym przedstawicielu zespołu, dlatego że są przygotowane upominki, przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i powiat strzeliński oczywiście, które wręczy pani starosta Anna Chorodyska. Także prosimy tutaj przedstawiciel zespołu Przewornianie, tacy sami, Starczowianie, Ślężanki, Złotokłose i jeszcze jeden zespół, Kalina, zaprzyjaźniony nasz zespół z sąsiedniej gminy. Zapraszamy po jednym przedstawicielu tutaj na scenę. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Pani starosta, pan Ludwik Rycak wręczyli upominki w imieniu pana Bochnaka, naszego przedstawiciela w Sejmiku Dolnośląskim. Proszę państwa, okazuje się, że pani Helena Zarzycka, jeden z założycieli naszego zespołu, jest tutaj. Jednak jest problem, żeby dotarła do sceny. Myślę, że z panem wójtem podejdziemy właśnie do pani Heleny. Pani droga Heleno,
Chciałbym serdecznie pani podziękować za wkład pracy, za serce, które pani włożyła w ten zespół, który się rozwija, który ma sukcesy i dziękujemy bardzo pani. Proszę państwa, i czas już na koncert. Przed wami zespół Przewornianie. Kilka słów utwory, które wykonamy to. Śpiewamy już 5 lat. No wiadomo, jak pięciolecie, to 5 lat już śpiewamy. Tekst napisała pani Eugenia Nachajło, pani prezes i kierownik zespołu. Kolejna piosenka to Nie śmie koniku nieść, raz w niedzielę. Hej, z góry szumiała leszczyna i zalaz, chłopcy, zalaz. I już zapraszamy państwa na koncert zespół Przewornianie. A przygotowuje się zespół Starczowianie. Tam, gdzie grają i śpiewają, tam nam przyjdą.
wspólnemu zespołowi Przewornianie. Jak my sobie jeszcze i spogląda na słoneczko, jak my sobie.
ręce, kłania się Państwu pięknie. I zapraszamy do tańca. Kiedy wziąłeś dojrzały głos złoty, delikatnie się ułożył w mej dłoni, a na głoście kolorowy spalmony, cały stan kążni miarzy uśpiony. Jak twoje ręce, ma tyle jak ty.
wszystko. Pukaj, Jasiu, drzwi. Pukaj, Jasiu, w oknie myczko. Pukaj, Jasiu, drzwi. Moja miła, najmilejsza, proszę otwórz drzwi. Moja miła, najmilejsza, proszę otwórz drzwi. Zielona ławeczka w moim ogródeczku, będzie kochała, i mój kochaneczku. Zielona ławeczka w moim ogródeczku, będzie kochała, i mój kochaneczku. Ogródeczku, będę cię kochała.
jak bogaty być. Ja nie muszę, mi wystarczą proste nutki dwie. Gdy mi smutno, to na pewno rozweselą mnie. Modunowa nutka, tak to siłę ma. Przemówię zaśpiewać, co mi w duszy gra. Chociaż taka prosta kryje w sobie moc. Usłyszeli nasze nutki dwie i zrobiło się wesoło, uśmiechają się. Morunowa nutka taką siłę ma, przemówię zaśpiewać, co mi w duszy gra. Chociaż taka prosta kryje w sobie noc, każe śpiewać, tańczyć, choćby całą noc. Chociaż minie czas, czy to stary, czy też młody, chce wesołym być. I dlatego nasze nutki wiecznie będą żyć. Morunowa nutka taką siłę ma, że mogę zaśpiewać, co mi w duszy gra. Chociaż taka prosta kryje w sobie moc. Każe śpiewać, tańczyć, choć mi całą noc. Dziękujemy już zespołowi Złotopłose z gminy Konratowice. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie zespołowi. Śpiewają, a na tej liwce, na tej zielonej, że też kobie śpiewają.
chodźże Maryś Gospodzie. Ja wiedziałem, żeś ty kompań stały, oby moje oczka sam tobą patrzały. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyna, chodźcie do wodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja ci nie wydam, ty mnie nie wydasz. Mazurek, mazureczek,
świeżym honorale na głowa. Miś knonu purpurą się trwali, wybero rozkłada podroga. Nie tylko odlotę żurawie, 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 żurawie. A dokąd lecicie jeszcze go? Zostawcie cię skrzydeł na trawie. Niech serce ucieszy zamiecią. Dobrze jest, dobrze jest kawalerem być. Dobrze jest, dobrze jest kawalerem być. Jego żony są nie. Dobrze jest, dobrze jest kawalerem być. Dobrze jest, dobrze jest kawalerem być.
Pan wójt chciałby państwu wszystkim podziękować za występy, ale myślę, że sam to powie. Zatem oddaję głos panu wójtowi gminy Przeworno, Andrzejowi Łuczakowi. Dziękuję. Szanowni, szanowne panie, szanowni panowie, drodzy zespołowi, bardzo, bardzo dziękuję, że skorzystaliście z naszego zaproszenia, że przyjechaliście do nas, wystąpiliście, uświetniliście nasze dożynki i pięciolecie naszego zespołu Przewornianie. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze teraz taką wspólną propozycję, żebyśmy sobie zaśpiewali piosenkę Ludowe Granie. Tonacja C-dur, panowie, jak tam komu się uda, tak gra. Oby dobrze bęben nabił. Bardzo prosimy, krótki wstęp, jak mogę. Obawiam się, że nie. Nie, ale przynajmniej do drugiej zwrotki na pewno pan zdąży. Zapraszamy, Ludowe Granie. Panowie, bardzo proszę, wstęp i śpiewamy wszyscy.
Bardzo dziękujemy serdecznie wszystkim zespołom. Nie ukrywam, teraz na mały poczęstunek chcielibyśmy zaprosić w imieniu pana wójta i organizatorów. Pani Gienia, czyli szef zespołu, poprowadzi wszystkich. Zapraszamy, jak również wszystkich gości zaproszonych. Bardzo prosimy na poczęstunek do niebieskiej sali, do szkoły. Już dziękujemy, proszę państwa.